Okej, okay, moi drodzy, election day. Zostały dwa odcinki, ósmy za nami. I Jeremy Strong powiedział w jednym z wywiadów, że to będzie najbardziej szokujący odcinek sezonu, i muszę się nie zgodzić, nie był, ale bez wątpienia, znaczy, no, kwestia opinii, ale no, bez wątpienia shit just got real. nie? W sensie nasi, nasza grupa gamoniów <gum> wybrała prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jimenez czy Menken, czy jak mu tam. Generalnie powiem wam tak, no kolejny kapitalny odcinek, jestem hiperfanem tego sezonu, powtarzam to co odcinek, zostały dwa, pewnie będę mówił dalej, ale hej, to się skończy i skończę to powtarzać, natomiast w tym odcinku muszę zwrócić uwagę, jak... W każdym zwracam uwagę na coś takiego ogólnego, że muzyka, że aktorzy, tu aktorzy znowu, no McFadden z Sarą Snook, czyli Tom i Szyf, są po prostu fantastyczni, fantastyczni. Tutaj aktor grający Toma szczególnie, jestem jestem fanem po prostu po tym sezonie, ale wszyscy są świetni. Nawet ta drugoplanowa rola tego Menkena, który na koniec daje taką przemowę typowo telewizyjną, ale z takimi małymi gdzieś tam słowami, kluczami i takim jakimś tym swoim uśmiechem, że troszeczkę jest taki... No, tak, jak go rysują to na jakiegoś, prawda, faszystę, to tak, no, czuć, czuć po prostu ciarki na plecach, że coś jest kurwa nie tak, że, że coś jest nie tak, nie? No i więc wszystkie role tu są perfekcyjnie odegrane. Ale chcę pochwalić ten odcinek za scenarzystów, których to w pewnym sensie chwalę co odcinek, ale za taki nie tylko świetnie napisanych bohaterów, za, wiecie, za to, że te relacje tych, tych rojów i tych wszystkich ludzi naokoło są świetnie rozpisane, ciekawe i tak dalej. Jakby pełne mamy, mamy bohaterów, w których po prostu moglibyśmy zgadywać, co w danej sytuacji by zrobił Roman, co w danej sytuacji zrobiłby Tom. Zgadywać na podstawie tego, że w naszych głowach to jest prawdziwa postać, która wydaje się po prostu podejmować decyzje zgodnie z własną własnym sumieniem i tak dalej, które my już znamy, nie. A nie na zasadzie, że w każdym odcinku może się zdarzyć wszystko, bo scenarzysta tak chciał, jak w słabych filmach czy serialach. Ale chodzi mi też o scenariusz dotyczący właśnie tego tych wyborów, gdzie świetnie napisali właśnie to. Te wszystkie małe jakieś takie niuanse ze świata polityki i mediów. I już na reddicie zacząłem czytać, wiecie, ludzie wspominają wybory w 2000 roku, gdzie tam jakieś były problemy z tym zaznaczaniem, że tak powiem, gdzie tam coś, tak jak tutaj spłonęło, to tam było coś innego i, albo, że w którymś tam roku właśnie któraś stacja typu ta Fox News czy coś tam podała w którymś stanie za szybko, że któryś wygrał, a to wszystko było powiązane oczywiście. Takie, wiecie, od razu zaczęli ludzie na reddicie wyciągać i generalnie to, co tu dzisiaj widzieliśmy w tym odcinku nawet ma sens. <laughs> nawet jest takie, gdzie zna, znając te wszystkie kruczki prawno, polityczno-medialne powiedzmy, z, napisali od, fantastyczny odcinek telewizji, w którym nie nagieli rzeczywistości, tylko raczej zabawili się w potencjalny scenariusz, gdzie nasi bohaterowie odgrywali główne role. Co, co to, to, był, to był jeden z tych odcinków, który ja przy każdym odcinku mam jakiegoś rodzaju mindfuck, przy tym, gdzie nie powinienem mieć, gdzie ja wiedziałem, że ci ludzie są super potężni w sensie politycznym, tam wiecie, medialnym, jeśli chodzi o pieniądze i biznes, i że to wszystko jest powiązane, ale umówmy się: od paru odcinków, czy nawet sezonów oglądamy tych ludzi. Jak ja słyszę, że jest jakiś Gojo deal, czy jakieś tam jakieś inne coś, ktoś chce wykupić, to troszeczkę jest to jakaś abstrakcja z tyłu głowy, że jakaś firma wykupi jakoś, co mnie obchodzi, co, kto będzie rządził McDonald'em, nie? Wie, wie, wiecie, tak. Ale jak wybieramy prezydenta Stanów Zjednoczonych i te nasze głupki, ten Grek z tym Tomem, ten Grek mu idzie i mówi, że musi to ogłosić. <laughs> no wiadomo, że on jest tylko messengerem, to on, on nie wybrał prezydenta, ale wiecie, sam fakt, że ci ludzie, to, to w ich rękach to jest. W ich rękach jest po prostu los świata, bo Stany są największym supermocarstwem na świecie, prezydent najważniejszą postacią w tym państwie. No, no nie ma na, na naszej planecie w pewnym sensie ważniejszej osoby, tak? <laughs> Kwestia, znowu, nie chcę się kłócić, kwestia argumentów, ale bez wątpienia jest to jedno z najważniejszych stanowisk na świecie. No hej, to chyba jest prawda, prawda? Także, <grym ,7> jakby naprawdę, naprawdę tutaj jest, wiecie, taki... I, i o tym decyduje Greg. <grym ,7> no znaczy, dobra, no nie bezpośrednio, ale sam fakt, że przechodzi to przez jego ręce, jest ten moment na końcu odcinka, jak on ma taki, że musi to ogłosić, tak... Wow, taki i, idę ogłosić, że tak jakbyśmy, on czuje tak, jak oni by zdecydowali, że to wygrało właśnie, że dzięki nim to wygrał Menger, ale bez wątpienia się do tego przyczynili. Bez wątpienia tutaj właśnie te małe jakieś kruczki w związku z tam jakimiś, wiecie, na zasadzie, co podadzą media, żeby to legitymizować, jest ciekawe w tym systemie amerykańskim, gdzie mamy tych elektorów i, i, i jakby jak w danym stanie ktoś wygra, to ten stan staje się jakby, tak jakby głosował na... Konkretnego kandydata jest to takie jowowo-zero-jedynkowe. No będę głupie, ale to już tam abstrahując od tego, tak jest. Także zaraz przejdę oczywiście przez cały odcinek i mnóstwo fantastycznych dialogów, ale czułem tyle takiego wow, to się dzieje naprawdę. Skończyły się żarty, skończyło się jakieś tam gadanie pustymi frazesami dla mnie. jakieś tam firmach na giełdzie i rzucanie kwot. Nie oni naprawdę. Ten, ten Szyf, Roman i, i Kendall jako trio naprawdę decydują w tym momencie, potencjalnie mają realny wpływ na to, kto będzie rządził w tym kraju, no i oczywiście, no ja to wiedziałem, myśmy to wiedzieli, gadaliśmy o tym, ja parę odcinków temu nawet wygłosiłem takie, taką rozkminę, że zaraz, skoro nie ma Logana, a Logan przecież wybrał Menkena, jakby, nie? To czy teraz oni, kto, kto z nich decyduje? Skoro oni jako trio też są takimi, no, głupi, głupszy i ta siostra z boku, która trochę ich zdradza, trochę im przytakuje, takie, kto, 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 kto rządzi w tym kraju? Niesamowite, no ale no, właśnie ten odcinek nam pokazał, kto rządzi, bo mieliśmy trio od samego początku zestawione dwie osoby w opozycji jako ten, powiedzmy, republikański Roman i demokratyczna Szyf. Oczywiście tutaj to jest kwestia dyskusji, bo możecie uważać bardzo różnie, że Roman zawsze był taki bardziej skłaniający się na prawo i tak dalej, ale Prawda jest taka, że jedna, a w bardziej w lewo, ale jedna i druga osoba tak naprawdę oni tutaj działają zgodnie z własnym interesem. Tak naprawdę oni się zasłaniają pewnymi wartościami, znaczy Roman to nawet nie bardzo, ale szyf już tak, a tak naprawdę też wewnątrz odcinka, gdy Kendall jej mówi, dobra, bo Kendall jest niepewny, Kendall jest w tym pośrodku takim, nie wiem w którą stronę pójść. Gdy mówi jej, dobra, może rzeczywiście wybranie tego faszysty nie będzie dobre dla naszego kraju, Kendall ma ten osobisty, wiecie, to ta rozmowa a propos dziecka, że ktoś się tam zaczepił, bardzo wpłynęła na jego banie, ponieważ on. No, jest, może ustaliliśmy, że raczej jest fatalnym ojcem w takim bezpośrednim sensie. Co najwyżej dba o rodzinę pieniężnie, ale jako rodzic i ktoś, kto ma relacje, jest fatalny. Co? No oczywiście sztafeta po kolei od Logana wyszła, ale trzeba jedno powiedzieć, że jak usłyszał o tych problemach, to od razu mu się odpaliła lampka, boże co ja robię, czy jestem fatalnym ojcem, czy ten jakim jestem człowiekiem, więc przynajmniej ma, jakiś, ma jakiegoś takiego aniołka, czy kogoś, nie aniołka, ma takiego małego kendala w głowie, który mówi, ej czy ty dobrze robisz, czy to, czy to nie będą, będą konsekwencje z tego, co z swoją twoją rodziną, co ze zwykłymi ludźmi, ma coś z tyłu głowy, gdzieś mu jeszcze świta jest przeciąganie liny, nie? Natomiast no, Szyf w tym odcinku, jak onej jej mówi, że to zadzwoń do tego Neita i spróbuj ustalić, czy jeśli demokraci wygrają i ten Jimenez, to czy uda nam się w inny sposób zablokować deal z tym, z Matsenem, nie? I ona, ona tego nie chce, bo ona jest dogadana z Macenem i ich zdradza. Więc nie robi tego i to potem wychodzi jej bokiem, bo Kwanza ma krótkie nogi mamy świetny ten memiczny moment, jak, jak Kendall się dowiaduje, że ona wcale nie zadzwoniła, jeszcze podpytuje Grega, ona tak patrzy jak ten, moja ulubiona Weird Monkey, to jest mój ulubiony Gifomem. No ale e, gdyby ona wtedy rzeczywiście działała zgodnie z tym, że hej, liczy się demokracja i lud, a nie własny interes, to spróbowałaby to zrobić, że jakby spróbowałaby zniszczyć swoje, wiecie, swój plan na to, żeby być szefem razem z Madsenem, żeby wygrał Jimenez, ale też tego nie robi. Też, też zasłaniając się tym takim, o demokraci muszą wygrać, bo tamten jest faszystą, ale wciąż, ma, wciąż działa zgodnie z własnym indywidualnym interesem. No, ona próbuje po prostu mieć, wiecie, zjeść ciastko i mieć ciastko. Taka jest prawda, bo ona chciałaby, żeby ten ten wygrał, ale jednocześnie, żeby wygrał tak, żeby nie zniszczył in dealu. Więc ona, jakby, no wiadomo, nie? Także oni tu wszyscy, jak dla mnie są. Ciężko tu mówić o jakichś politycznych takich, że oni to robią z serca, oni to robią dla. No hajsu, to może nie, dla bardziej dla sławy, dla, dla, z tej, tego, prawda, dla samej władzy w sobie, tak? Dlatego, żeby móc pociągać za sznurki. Powiedziałem, że ogólnie, ale wracając do początku, zaczynamy z Tomem, który jest absolutnie. No wiecie, no, każdy, zestresowany, każdy, kurwa coś od niego chce. I zresztą cały ten odcinek to jest takie jedno wielkie, to co mówiłem, chain of screaming. Ci krzyczą na tych, ten krzyczy na tych, ten krzyczy na tego, i jakiś tam głupi touchscreen się zepsuje, jakiś tam, ta tablica interaktywna, którą chłop dotyka, i, i wszyscy ze wszystkich dzwonią, jakby tutaj nie wiadomo, co się działo, i prawda jest taka, że trzeba po prostu podstawić nową tablicę. <laughs> prawda jest taka, że to, że teraz zadzwonią do Toma, a Tom będzie krzyczał na kogoś, że ty podstawiaj tablicę takie. and <laughs> ktoś po prostu musi... I chłopaki, o, już to robią, już pod, pod, podnoszą tablicę. Tylko chodzi... Ale to, ta, te sceny obrazują nam poziom stresu i poziom tego takiego, jak ci ludzie są bardzo na zasadzie, że dobra, jednak scena na niego to on to załatwi szybciej, czy coś w tym stylu, nie? No i poziom w ogóle ogólnie, jak, i, jaka, jak ważne to wszystko jest. Jak, jak, jak tutaj naprawdę te, to, że oni są... Ta ich oglądalność, to, jaki mają wpływ w ogóle na, na cały kraj, jakie to jest istotne, że tak się wszyscy tym stresują i nie dają spokoju. Śmiałem się też oczywiście, bo jest mnóstwo... W tym odcinku, gdzie ten Tom jest taki, wiecie, że ustawia Grega, że dobra, ty masz mi dzisiaj przynosić kawę, mój żołądek to jest praktycznie część konstytucji. <noise> I oczywiście robią troszeczkę koksu. Aczkolwiek to też taki nonsens bo chłop, wiecie, koks nie działa długo, nie? Musiałby tam co chwilę tą całą noc wciągać, a nie, tam na 15 minut, ale mówię, dobra, no, widać, że chłopi się stresują. Śmiałem się z tej sceny, jak nic tu się nie dzieje, stoimy tylko przy tablicy, nic tu się nie dzieje. W ogóle ten odcinek, jak na taką powagę, jak na to, że wybrali jakiegoś faszysty na prezydenta i w ogóle na koniec jest tak naprawdę nerwowo generalnie rzecz biorąc, to wszystkie te momenty, gdzie był Grek i wpisany w to humor, uważam za fantastyczne, uważam za po prostu, że udało im się, je, że udało im się połączyć to, że wiecie, że mamy jakiegoś Grega, który zostawił wasabi i chłopce to wziął w oko, a ten go polewa tą Tą sodą, znaczy sodą, tym jakimś fantą, jakimś napojem cytrynowym, czy cytrusowym i mówi nie, nie, nie to, jest, to, jest, to jest jak woda, to tam jest bardzo mało. Bardzo mało czuć cytrusy czy cytrynę, czy tam co on powiedział. Mówię, to, jest, to jest comedy gold. To są, to są po prostu jaja. A mówiliśmy, bo to było w momencie, w którym oni dosłownie omawiają, że praktycznie przez ich decyzję, która jest taka nie do końca moralnie słuszna i prawnie i tak dalej, ogłoszą zaraz prezydentem faszystę, nie? I ten Grek se siedzi i wpierdziela i ten se w oko, ten go polewa, I to jest po prostu... No cóż za farsa, ale cóż za przepiękna farsa, że właśnie ci ludzie decydują o świecie. No w międzyczasie jeszcze było parę scen z Conorem, też się uśmiałem, bo no Conor taki przybity, biedny, co liczył na Kentucky, a tam nawet nikt o nim nie mówił co chwilę. On też męczy Toma, że hej, mówcie o mnie w telewizji. Śmiałem się oczywiście, bo Konor wygłasza tą mowę jakże kringową. Znowu wszyscy patrzą na zasadzie jak to na Konora, ale dostał w końcu Słowenię. I hej, Słowenia, gadaliśmy o tym po tym odcinku, co mu proponowali ten poprzednim, czy, czy, czy którymś. Oman, no, jakieś kraje arabskie, no, ale jakaś Słowenia, a przecież to blisko. Jak, I oni tu mówią, blisko Wiednia, blisko tego, tam, Wenecji. Nie? Takie bardzo przyjemny kraj do mieszkania takiego ambasadora jeśli chodzi o kulturowe wypady gdzieś tam naokoło w Europie, nie? Także... <grytanie> także spoko. W ogóle czytałem po poprzednim odcinku właśnie tą rozkminę, już trochę nieaktualną, ale że czy... Przypadkiem Willa, ta jego żona, ex-prostytutka, eskorta, czy jak tam się nazywiemy, czy ona przypadkiem właśnie nie wybrała prezydenta Stanów Zjednoczonych, podpowiadając Konorowi, żeby nie oddał głosów Benkenowi? <grym> czy to nie jest tak, że Willa właśnie dokonała w pewnym sensie wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych? Takie rozkwiny w tym serialu, no nie? No ale przejdźmy do, przejdźmy, bo przeszedłem trochę przez śmieszne rzeczy i ten, ale przejdźmy do w ogóle, do naszego tria. Do tego, jak, co się w tym odcinku okazało, bo od cały ten sezon nasze trio niby razem, a w rzeczywistości oddzielnie spiskowało, pracowało i próbowało wejść w buty ojca. Próbowało ukształtować siebie z takiego gamonio głupka na kogoś, kto przejmie władzę i teraz ja jestem, prawda, nowym rojem, nie? Każde z nich na swój sposób. I w tym, tak jak w poprzednim odcinku, czy w poprzednich odcinkach, Kendall trochę się wysunął przed, ro, przed Romana, w tym sensie, że mu się udało to przemówienie i ten, i tu mieliśmy tę scenę, jak pływał w basenie głową do góry, taki zadowolony i trochę zaczęło mu się udawać, a Roman taki trochę wkurwiony gdzieś tam, prawda, się kręcił. W tym odcinku to Roman po prostu full, nie wiem do kogo porównać z Gry o Tron, Littlefinger style, czy jakiś inny bezduszny, wiecie tam, e, Tywin Lannister style, po prostu, się, po prostu się dogadał z faszystą Menkenem i hej, robi co może, żeby narzucić swoją narrację, żeby te wybory ustawić. Po prostu, dzięki władzy, pociągnąć za sznurki na maksa jak się da. Nie, że troszeczkę, nie, że subtelnie, nie, że dwuznacznie. Tylko na maksa, jak się da, żeby wybrać jego prezydenta, nie zważając na żadne tam jakieś polityczne, że to potencjalnie faszysta, który zniszczy czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że to jest koleś, z którym we can do biznes. I na pewno zrobią z nim biznes, chłopiec na telefon i chłop, wiecie, no, te, te, ta scena, gdy Roman siedzi tuż po ogłoszeniu wyników, póki co legalnych, chociaż nie wiem, jak to będzie w przyszłości, ale nie po ogłoszeniu wyników. Jak Roman siedzi z nogami chyba do góry, jest na zasadzie, o! Potus dzwoni, nie? President of the United States, jakie <noise> i Hokus Potus, i wiecie, i gada z nim na zasadzie, jak prawie jak Sol Goodman, no prawie jak Jimmy McGill tutaj, jest na zasadzie, nie ma problemu, po, wiecie, i, I mówię, wow, <noise> i to, to jest, to, tutaj trzeba powiedzieć, że Romanowi trochę odwaliło, myślę, że z perspektywy widza, ale... I, znaczy w sensie ja myślę, że musimy sobie przypomnieć, że zaczynaliśmy go lubić, zaczęliśmy w nim widzieć ludzką stronę, jego problemy, jego przeszłość, która ukształtowała go jako jakiegoś dziwnego kolesia, który się zachowuje nieprawidłowo, i tak dalej. Ale at the end of the day musimy sobie przypomnieć, że my oglądamy z samych Bedgajów. Słuchajcie, no oglądamy samy, samych ludzi. Nie chodzi o to, że są bezgrani, bo są bogaci, ale chodzi o to, że są zamieszani w afery. Manipulują, krają, manipulują krajem, mediami, politykami dla własnych interesów w sposób, który szkodzi ludziom. Każdy z nich tam coś zatajał, jakieś molestowania, gwałty, coś, przecież pamiętamy to, że Tom miał iść siedzieć. Każdy z nich tutaj nie tylko, że idzie po bandzie, jeśli chodzi o Prawo, i to, co mogą jako media robić, ale ewidentnie dogadają się pod stołem, i, i jest gdzieś ta granica, że jak jest ten chłop, co, musi, co oficjalnie ogłasza wyniki razem z Tomem, jako szefem telewizji, teoretycznie. Ci, ci, tutaj ta, ta władza, to nasze trio nie powinno ich nagabywać. Teoretycznie powinni być niezależni, to są media i tak dalej, są jakieś tam ustawy, które to regulują. W praktyce Roman mówi, hej, hey, ja cię do niczego nie zmuszę. Ale i narzuca pewną narrację próbuje wymusić, próbuje gdzieś tam zahachmęcić. No taki Jimmy McGill, taki Saul Goodman style podejście do prawa, nie? gdzie tak wiecie, no nagina to tak, że, że, że tak jak no nagina po prostu, no po prostu to ta, prawda jest taka, że naginają wszystko jak mogą do swojej indywidualnej korzyści. Szyf w tym czasie cały czas ma ten swój plan, a Kendall, to mnie zaskoczyło, że Kendall jest, Kendal jest, wrócił do takiego takiego Kendala, którego nieraz widzieliśmy, jak żył Logan. Czyli Kendala, który po prostu siedzi, nic nie mówi nie wie co zrobić. Kendala, który jest po prostu pustą kartką, jest takim jest takim po prostu głupkiem, który siedzi nie, nie, może to ma sens, może tam. Nie, nie do że nie ma swojego zdania, to, a przecież mówimy kurwa o super, hiper, ultra ważnej decyzji. To jeszcze. Nie potrafi zapanować nad tą resztą. To znaczy, on cały czas się przysłuchuje Szyf i, i Romanowi, ale to nie jest tak, że on stopuje Romana i mówi, dobra, przegadajmy to, myśmy taktykę. Nie, nie, on po prostu siedzi i patrzy jak głupek. To mu prześlizguje mu się po prostu to wszystko przez palce. On nie ma wpływu i na koniec on podejmuje tę decyzję, bo dowiaduje się, że Szyf go zdradziła. Notabene tutaj trzeba powiedzieć, że Szyf, która gdzie mamy te, te gre rozmowy Grega, że Greg tam się z Macsenem zakumplował i Macsen, tak jak gadaliśmy, Macen też jest głupkiem na swój rodzaj, nie? Jest tym ekstrawaganckim. ekstrawaganckim, ekstrawertycznym to nie, ale ekstrawaganckim miliarderem europejczykiem ze Skandynawii, też, też jest popieprzony na swój sposób, jego ekipa ma swoje problemy i swoją drogą jest to trochę komediowe, ale jak grek mówi, że byłem z nim wczoraj, kazali mi tańczyć z mężczyzną, on starym mężczyzną, on też tego nie chciał. O mój Boże, piłem rzeczy, których nie powinno się pić. Innymi słowy, my tego nie widzieliśmy, ale chyba nie musimy, no, kurwa, bawili, zrobili po prostu z Grega idiotę, bawili się nim jak jakieś, jak jakieś patologiczne nastoletnie dzieci, które mają, wiecie, na zasadzie dzieci z gimnazjum, czy tam teraz z liceum, które mają kogoś z podstawówki i na zasadzie każą mu, nie wiem, polizać gówno, bo, bo tak, taki, taki bullying, takie po prostu patologiczne zachowanie dziecięce, wiecie, po prostu męczenia kogoś słabszego, czy głupszego, czy tam kogoś, no wiecie, nie? jakkolwiek się to tam nazwiemy. No, absolutna masakra, nieprzystojąca, kurwa, godności dorosłych ludzi, już nic nie mówiąc o ludziach, którzy decydują o losach świata, w pewnym tam sensie, no nie, polityczno-biznesowym. A Grek oczywiście robiący to na zasadzie, no bo Grek jest jak jakiś, no mówię, on jest trochę, jakby był trochę autystyczny, czy coś w tym stylu, on nie do końca rozumie, ale zrobi, nie? Wyobraźcie sobie, że tańczył z jakimś mężczyzną, który tego nie chciał w ogóle. Ale... Dał się tak poniżać i tak dalej, ale teraz ma kartę przetargową, bo on wie o szyf, w ogóle ten, to mu świetnie mówi, że takie ploteczki, takie informacje są jak wino, przechowujesz je, te butelki, <grymujesz> zatrzymujesz na, wiecie, jak najdłużej dajesz się starzeć, aż w końcu walisz po mordzie kogoś ten i w pewnym momencie bierze go na bok szyf i tu mnie szyf mnie zaskoczyła bo myślałem, że szyf jednak jest mądrzejsza i zamiast zastraszać Grega mając go za absolutnego głupka, tak jak od pierwszego sezonu mieli go za absolutnego głupka i tak dalej. Ona go zastrasza, że hej, moją ja ci proponuję zamilczenie to, że nie wyrwać i wszystkich flaków przez dupę czy tam na zasadzie nie ci z dupy jesieni się jak tam sobie byśmy mogli przetłumaczyć. A on jest taki: "Okej. Okay, okay. Ale prawda jest taka, że ona dała dupy, bo ona mogła, mogła mu coś zaproponować, że dobra, będziesz moją prawą ręką, jak ja tam zostanę. I on wtedy może rzeczywiście by milczał, a jako że ona mu nic nie, zapro nie zaproponowała, a Grek jak najbardziej jest już graczem, jest dziwny na swój sposób, ale on rozumie zasady i rozumie to, że ma kartę przetargową i tak dalej. Jak tylko scenę później Kendall go pyta, to oczywiście, że wyśpiewa Kendallowi, że pewnie, że Szyf, tak, Szyf ma deal z Madsenem. Dowiedziałem się tego wczoraj. Także Szyf tutaj dała totalnie dupy. Dała się po prostu amatorsko wręcz zrobić w tej, w tej kwestii, że wiecie, że nie wyczuła zagrożenia i zagroziła Gregowi, jakby, jakby to był jego dzi pierwszy dzień w tym biznesie. Jakby to był pierwszy sezon, pierwszy odcinek i ten Greg taki dobra, zastraszyłem się. dałem się zastraszyć, nie? A wiadomo, że on sobie po prostu popatrzył na nią na stać takiego. Pff. Spoko, nic nie proponujesz, to ten, nie? Jeszcze z takich śmiesznych scen uśmiałem się całkowicie, jak było, że tam Conor przemawia i siedzą ten tam Frank, Karl, ta cała reszta i oni tak, któryś z nich to Conor w ogóle startował na prezydenta? Ja mam takie, z jednej strony to po prostu było śmieszne, bo dalej patrzę na Conora jak na głupka, ale z drugiej strony znowu jest ten taki motyw typu, uff, zaraz Conor startował na prezydenta on jest teraz w telewizji, cały kraj patrzy wiecie co, taki My, my oglądamy tych głupków jakby w ich bańce i zapominamy, przynajmniej ja tak mam, mogę mówić za siebie, tak, trochę zapominałem o tym, że no tak, ale rzeczywiście to są ludzie, którzy po prostu cały świat na nich patrzy, cała Ameryka jakby, on naprawdę startował na prezydenta, był trzecim kandydatem i tam, nie wiem, miał pół procenta czy ileś, ale miał, nie? Także to <ścoughs> w ogóle taki mindfuck i oni tak, to była niby śmieszna kwestia, że znowu wyśmiali Konora, ale tak zupełnie serio, Conor startował na prezydenta i ten Frank siedzi z takim no, ale nie wiedziałem. Znaczy, to może i był żart z jego strony, ale wiecie o co chodzi. Takiej w ogóle skala tych wydarzeń, znając jakby zaplecze tych wydarzeń, tych, tych głupków, to po prostu. No i po tych wszystkich bo poza tych wszystkich takich stresujących momentach, tym przeciąganiu liny, tym konorze, nie konorze, Romanie walczącym z szyf, i tym Kendalu, który wreszcie opowiada się za bratem, ponieważ wiele szyf go zdradziła. I tak naprawdę to też nie, no, on też tutaj tak politycznie tak ważną decyzję podejmuje, i to trochę na zasadzie takiego, a, wiecie, takiego, no, coś tam przeciągnęło linę na koniec, no, nie, nie, że ma jakąś własny, własną wizję tego, nie. Po tym wszystkim wygrywa ten, ten, no, faszysta, możemy powiedzieć, i daje tą przemowę, która daje ciarki. Ja mówię, on, on jest tutaj tak podprogowo przebijający, wiecie, że coś jest nie tak, nie? Także bardzo ciekawa jest to bardzo ciekawa wizja łącząca różne historyczne rzeczy związane z wyborami w Stanach, i właśnie, że tam coś gdzieś spłonęło albo tam coś tego typu, z wyborami. Trumpa, Czy takiego kandydata w ogóle z zewnątrz, który, który jest ekstremalny na swój sposób. I no, jest to bardzo w ogóle ciekawa wizja tego, właśnie, wiecie, zakulisowego, jak działają media, jako czwarta władza, jak mogą wywrzeć wpływ na opinię publiczną, jak mogą tutaj coś zadeklarować. Ja nie wiem, czy to potem by przeszło w sądach, czy nie, ale prawda jest taka, że widzimy to w każdym systemie u nas też. Nawet jak coś było nie tak przy niektórych wyborach, to i tak. Liczenie, robienie wyborów od nowa i na zasadzie, wiecie, tego raczej się nie udaje. Raczej nigdy nie ma, takiego, nie ma takich zjawisk, więc, więc oni wiedzą, że mogą tutaj tak, tak trochę przepchnąć za linię mety tego swojego kandydata i po prostu potem będą się bronić z tej pozycji. Nie? Ale no, jest to przerażające. I, i, I mamy tylko dwa odcinki, bo zostały to, to dwa odcinki całego serialu, a ja mam wrażenie, jakby to był dopiero początek. no nie, Co dalej? Jaki to by wszystko będzie miało wpływ? No, jestem bardzo ciekaw, ponieważ rodzeństwo jest w tym momencie skłócone, przynajmniej szyf z braćmi, ale bracia też no nie wiadomo, bo Roman teraz, Roman teraz jest, on jest tym królem świata, teraz, któremu się wydaje, że działa jak Logan, a Kendall znowuż jest niepewny i oddał bratu władzę. Także nie mam pojęcia, w jaką pójdzie to strona. Jest to przerażające. Ech. No nie wiem, jestem bardzo ciekaw, no. jeszcze tylko się cofnę, bo nie powiedziałem, o, znaczy powiedziałem, że fantastycznie grali, ale Tom gadający z Shif, ta kłótnia, no bo aktor grający Toma fantastyczny, on już ma dość, on już po prostu taki tutaj milion stresów, tam mu znowu coś gada, i, a on i wprost mówi znowu tam, w to się przyczyniłaś do śmierci ojca, nie? I ona mu wypaliła wreszcie, że jest w ciąży i on zniszczył ją totalnie, jak powiedział, czy, czy, czy to jest jakiś kolejny twój ruch, to jest zagrywka? Bo to w ogóle jest prawda? I bez, ale najpierw to, że bez żadnego krzyczenia, tak jak w tamtym odcinku na balkonie, on tutaj tą spokojnie, to jest już takie, jest po prostu tym zmęczony, czy to, to w ogóle jest prawda, czy po prostu gra, rozgrywasz mnie dalej. I ona, to, to mogło zaboleć ją i tak dalej, ale z drugiej strony, ja, ja czuję jego podejście, ona w tym momencie rzuca w niego taką kartą, takim jokerem i na zasadzie, przy tych wszystkich ich zagrywkach, tej całej grze o Tron, tym całym kłamaniu i tej całej grze, którą oglądamy w sukcesji. To może być kłamstwo, albo to mogło być na zasadzie takie, taka jej rzutem na taśmę, że dobra, może jednak się nie rozstaję, albo powiedziałam ci coś tam, bo bo jestem w ciąży, yy, może zapomnisz, nie? Puh, też jestem ciekaw, gdzie ta relacja pójdzie i, i jakby. Co z tym Madsenem, co z tym Dilem, co, co, co z tym wszystkim będzie. No, jest fascynujący serial, fantastycznie nagrany. Mnóstwo też mniejszych, śmiesznych momentów w tym odcinku było i takich, wiecie, budowania tego takiego napięcia i stresu związanego z tym, że wybory, że na żywo, że ten Ten Grek próbujący ich wypędzać, wiecie, żeby tam nie byli na poziomie zero, gdzie się, odgrywa, gdzie się to wszystko odgrywa, te newsy. No, mnóstwo takich innych momentów, ale generalnie fantastyczny, fantastyczny odcinek i, i fakt, że ta nasza grupka. Gamoniów wybrała prezydenta w pewnym sensie, niesamowite. Czekam na wasze opinie, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.